Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie bardzo serdecznie. Jak widzicie, dzisiaj jestem w terenie. Jestem w parku. Byłam w mieście załatwić kilka spraw i teraz po prostu delektuję się tą przepiękną pogodą. Jest bardzo ciepło. Jest kilka chmurek na niebie, ale to nic nie szkodzi, bo słoneczko czasami za tych chmur wyjdzie sobie i przepięknie nas tutaj wszystkich rozpieszcza. Jest naprawdę cudownie. I na spontanie, jak widzicie, odbija się w moich okularach telefon. Postanowiłam, że coś może dzisiaj Wam pokażę, bo chciałabym jeszcze później się z Wami jedną sprawą podzielić, o czymś Wam powiedzieć, więc zostańcie ze mną, żeby dowiedzieć się, co to takiego. Dwadzieścia minut później, a ja nadal w parku siedzę. Nie chcę się stąd ruszać, wierzcie mi. Tyle miesięcy siedzieliśmy w zamknięciu, nie mogliśmy wychodzić. Człowiek po prostu łaknie kontaktu z naturą, żeby delektować się tym pięknym słońcem, ale chyba będę musiała już naprawdę iść, bo żołądek coś mi zaczyna dawać o sobie znać i obiecałam koleżance, że pomogę jej trochę w marketingu jej nowej firmy, więc godzinkę dziennie obiecała mi, że przeznaczę na to, aby ją w tym wesprzeć i oby jej się to powiodło. Trzeba wysłać kilka maili, zrobić trochę promocji jej biznesu. Dobra, zmykamy, bo naprawdę, jeżeli jeszcze dłużej tu posiedzę, to zostanę tutaj cały dzień. Jak mi brakuje jakiegoś urlopu i po prostu wygrzewać się na takiej trawce, gdzieś pojechać w ciepłe kraje. Ale niestety, nie w tym roku. Zanim na dobre wrócę do domu, chciałabym szybko jeszcze Wam pokazać, co dorwałam w sklepie. To jest szampon do włosów w kostce Alternative by Suma. Nie znam tej firmy, jeszcze jej nigdy nie miałam, ale kupiłam sobie ten szampon na wypróbowanie. Wegański, zrobiony w Wielkiej Brytanii, nietestowany na zwierzętach, bardzo ładnie pachnie. To jest coś na wzór szamponów z Lasha, jednak te z Lasha, mówię Wam, strasznie mi wypłukują te włosy, doczyszczają wręcz przesadnie i one są aż takie skrzypiące, kiedy je wyczesuję. A to coś nowego i zobaczymy, jak się sprawdzi. Pełen brzuszek to zdecydowanie zadowolony brzuszek. Ja już jestem po obiedzie, dzisiaj serwowałam burrito, był ryż, było mięso mielone, była fasolka czerwona, zrobiłam własne guacamole, zrobiłam własną ostrą salsę z chili. Nie miałam tylko śmietany kwaśnej i zamiast śmietany użyłam jogurtu naturalnego i skropiłam go limonką, więc taki kwaskowaty posmak gdzieś tam był. Pycha było, naprawdę, najadłam się i teraz jest siesta, 10 minut odpoczynku, żeby wszystko w brzuszku się ułożyło po prostu. I a propos jedzenia, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, chociaż wieje tam nudą i nic się nie dzieje już od kilku miesięcy, nie mam po prostu weny, a nie chcę nic tam rzucać na siłę, jeżeli tego nie czuję, bo to nie będzie sprawiało mi po prostu przyjemności, ale jeżeli oglądaliście mnie, jak wrzucałam zdjęcia, to pewnie zauważyliście, że przebijały się fotografie, na których było właśnie to, co gotuję, moje jedzenie. Ja gotować uwielbiam, jeżeli tylko mam czas, to lubię testować różne nowe przepisy i gotować ogólnie kuchnię z całego świata, bo to mi sprawia przyjemność, po prostu, ja to lubię i lubię grzebać, siedzieć, kroić, gotować, piec, grillować i co jeszcze innego w kuchni można robić. I tak sobie pomyślałam, że skoro mój profil nie jest stricte typowo kulinarny, są osoby, które mnie obserwują i niekoniecznie są za tym, aby oglądać zdjęcia tego, co jest na talerzu, to postanowiłam, że znowu, bo już raz kiedyś miałam, ale za bardzo mi to nie wypaliło, bo nie ciągnęłam tego dosyć dobrze, znowu postanowiłam założyć drugi profil na Instagramie, typowo kulinarny. Tym razem to już nie będą zdjęcia cpykane telefonem, tylko to będzie naprawdę fotografia kulinarna plus stylizacja całego dania, wszystko dookoła. Mam Photoshopa, mam Lightroom, mam odpowiedni sprzęt do robienia tych zdjęć, do obróbki tych zdjęć, więc chcę zająć się taką profesjonalną, powiedziałabym semiprofesjonalną, bo do profesjonalnej fotografii daleko mi jeszcze, ale od czegoś trzeba jednak zacząć i chcę się tą moją drogą z Wami dzielić, pokazywać Wam, jak mi idzie i jakie robię postępy. Jest już kilka zdjęć na tym profilu, więc jeżeli jesteście fanami fotografii kulinarnej, lubicie patrzeć, co ludzie mają na talerzu, to serdecznie
Was tam zapraszam. Link będzie oczywiście na dole, w opisie. Dajcie znać, jak te zdjęcia Wam się podobają, czy to jest coś, co trafia w Wasze gusta, czy leci Wam ślinka na te potrawy. Gwarantuję Wam, że będzie tego o wiele więcej i w miarę upływu czasu będę starała się po prostu być coraz lepszą fotografką. Fotografką? Tak, chyba fotografką. Zajrzyjcie tam, proszę, zajrzyjcie i dajcie znać, co sądzicie na temat tych zdjęć, bo feedback tutaj dla mnie jest także bardzo ważny. A teraz jeszcze zabieram Was ze sobą do sklepu, ale nie do Tesco. Dzisiaj przewrotnie nie do Tesco, bo Tesco zawsze jest praktycznie w każdym jednym vlogu. Muszę iść kupić, wybrać i kupić także szklanki do szampana, flety. Bo zbliża nam się mała impreza i nie chcemy iść z pustymi rękoma, więc taki mały upominek w postaci właśnie szklanek, zastawy do szampana chcę kupić i zobaczymy, co jest w sklepach i wybierzemy to, co będzie mi się wydawało najlepsze. No tak, po prostu. A to jest dla Was taki mały przedsmak tego, czego na moim profilu możecie się spodziewać. Tutaj właśnie edycja w toku. Jak Wam się podoba? Jeżeli chcecie więcej, to naprawdę serdecznie, gorąco polecam Wam odwiedzenie mojego profilu na Instagramie. Ale ładne. Do mojej fotografii by się przydało. Taki duży zestaw. Super miseczki. To jakie fajne. Na pewno bym do czegoś wykorzystała. Tylko gdzie to wszystko trzymać? Jak widzicie, jednak wybrałam te szklanki z kolorowymi stopkami. Mają one bardzo klasyczny kształt, tak jak Wam pokazywałam, zwykły kieliszek do szampana flat, ale to, że mają właśnie zabarwienie na samym dole, myślę, będzie bardzo fajnie wyglądało na stole, czy jak będzie jakaś właśnie okazja, kiedy te kieliszki trzeba będzie wyjąć. One będą bardzo fajnie w dłoni wyglądały i każdy ma inny kolor, tak jak widzicie, praktycznie kolory tęczy. Klasyczny, bardzo klasyczny projekt, design, bez żadnych udziwnień. No najbardziej mi się spodobały. Wszystkie inne były proste, praktycznie podobnego kształtu, a te jednak coś innego tutaj wniosą podczas imprezy. I tym kolorowym akcentem kończymy ten film, słuchajcie, bo nic dzisiaj już nie mam Wam do przekazania, do obwieszczenia. To jest wszystko, szklanki zobaczyliście. Więc tak, życzę Wam udanej reszty dnia. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Nie zapomnijcie zostawić łapki do góry, jeżeli miło spędziliście ze mną czas. I oczywiście gorąco zachęcam Was, abyście wpadli do mnie na Instagram i pozostawili po sobie tam także ślad. A my tradycyjnie widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!